Laguna gapi się na Gila bez ruchu od 15 minut. To się źle skończy. Musimy ją z tego wyrwać. Też porachunki są trudne. Myślę, czy by nie iść później do biblioteki się pouczyć. Tak! Biblioteka to cudowne miejsce do nauki i wprowadzania wiedzy do mózgu. Znaczy, jeśli jakiś masz. To tyle? Lustrujesz kolesia prawie godzinę i tylko na tyle cię stać? A daj mi spokój. Gil praktycznie wygląda jak model. Nigdy do mnie nie zagada. Słonko, przed chwilą właśnie to zrobił. Masz najpiękniejsze oczy. Muszę znaleźć moją książkę do szporachunków. Chcę się wczołgać w muł i pozostać tam już na wieki. Czy to tej książki szukasz? Spotkajmy się przy fontannie o 3:00. Dwie minuty. Kontrola makijażu. Czasem bycie wampirem jest denne. Draculaura! Jesteś dość nakręcona, jak na kogoś bez pulsu. Mów mi wszystko. Chodzi o to. Widziałaś nowego chłopaka? Normalnie przechodzi codziennie obok mojej szafki. O rany, serio? Nuda. On jest najprzystojniejszy w szkole. Cóż, wszyscy o tym wiedzą, że najprzystojniejszym chłopcem w Straszyceum jest mój Dius. Tak, oczywiście. Dius jest czaderski. Dla ciebie. Ale ten koleś... Oh, niezłe ciacho. Idzie tu. Jak mój makijaż? Wyglądasz... jakbyś potrzebowała pomocy. Zostaw to, Cleo. Zamierzam uczynić wasze spotkanie niezapomnianym. Padynie trupem. Dzięki, Cleo. Jesteś skarbem. I nie zapominaj o tym. Tak, ziom. Do zobaczenia. Wyglądasz potwornie. I to mi się podoba! Dzięki, Cleo! Widziałam, co zrobiłaś. Byłaś taka miła. Julio, on cię musi lubić. Zaprosił cię, żebyś zjadła w jego towarzystwie obiad. Nie wstydź się. Ty i wolny Moe możecie pojęczyć na wiele wspólnych tematów. Dobra, pójdziemy razem. Jeśli nie będziesz jedyną dziewczyną, będzie ci łatwiej. Franki cię osłania. Chodźmy. Zombie? Potrzebują czegoś do przełamania lodów. Nie słynę z przełamywania lodów, ale z topienia kobiecych serc. Nie rozpalasz mnie. Możesz palić gdzieś indziej? Ty i ja możemy być jak pochodnie. Julio, muszę sprawdzić sobie twarz. Wiem, że powinnam tam być razem z tobą, ale czasami po prostu rozładowuje mnie. Myślisz, że to zadziała? Dzięki, że zamieniłeś się ze mną miejscami, Ros. To światło podkreśla czerwień twoich oczu. Nie fajnie! Hej, obczajcie! Załatwię kilku wieśniaków. Nabijasz się! Podoba mi się! Zimna! Nie wierzę, że szkoła się skończyła. Ach, szybko zaciało. Czy uda nam się zobaczyć podczas tego długiego lata? Moi rodzice są obrażeni, więc dadzą mi spokój. Obyś miał rację, słodziaku. Słoniak. Co jest najgorsze w końcu szkoły? Zdanie sobie sprawy, że twój brat zostawił w twojej szafce skarpetę? Fuj! Nie, brak pikantnych szkolnych ploteczek. Aby być na czasie, zapisałam się na autoaktualizację serwerka. A co to? Portal donoszący o wydarzeniach ze szkolnych wyższych sfer. Jeśli coś się dzieje, ona o tym wie. Kim jest ona? Tego nie wie nikt. Ona jest jak tajemnica zatopiona w sekretnym sosie. Czy Gil i Laguna przetrwają lato? Dramat! Daj spokój, Minot. Nie możesz się odczepić. Pewnie, normalasie. Co mam ci odczepić? Może nos, może rączkę? Twoje patrzenie na mnie bykiem...
kogo nazywasz bykiem? Chłopcy, czy ja jestem w straszydszkolu? Nie. To dlaczego się zachowujesz jak dziecko? Co twoja siostra myśli o takim zachowaniu? Chyba jej o tym nie powiesz. Zostaw go w spokoju. Dzięki. Franki, dobrze wiem, jak ciężko jest być tu nowym. Jakbyś nie pasował. Pasuję do szafek, śmietników. Zadziwiające, jaki jestem kompatybilny. Jestem, Jackson. Miło mi, Jacksonie. Ojciec nie może wiedzieć, że zepsułam telerumienkę. To jest kolejna rzecz, w której porównuje mnie z moją starszą siostrą, Neferką. Dzięki ci, Ra, że ona też wyjechała. Zrobiła raz wielką imprezę i zwaliła to na mnie. Od tej pory nie mogę robić żadnych imprez w domu, gdy tata jest poza miastem. Tata Cleo wyjechał. Dziś wieczorem u niej wielka impreza. Wielka impreza u Cleo w domu? O imprezie wie cała szkoła. Chcesz pójść ze mną na imprezę do Cleo? Jasne, to znaczy chciałbym... Denerwujesz się wśród potworów, ale będziesz tam ze mną. Dobrze. Dzik! To znaczy fajnie, spoko. Do zobaczenia. Rany. Ostrożnie. Jak tam wejdziemy? O tak. Nie szału, gdy to zobaczy. Ach, na pewno. A tak w ogóle to gdzie ona jest? Poszła poszukać nowego telefonu. A jak rozesłała wszystkim Esa o imprezie? To nie ona, to rozesłał Cerberek. A więc Cleo nawet nic o tym nie wie? O nie, to oznacza włamanie! Szybko, musimy wszystkich wyrzucić, zanim... O, mój Ra! Możemy to wyjaśnić. Taka impreza dla mnie? Wypas imprezka! Totalna pizza dominacja! Ha! Widziałaś, jak ich załatwiłem? To było... Nie mogę teraz być koło ciebie! Wampirka myśli, że jej psina jest świnią. Czy założę mu smycz? Ja was rozpalę! Cleo częstuje gości niesmacznymi występami. I co tam słychać u Gila na początku wakacji? Nie odpowiedział mi na żaden SMS ani mail. Jego starsi nieźle się wkurzyli na to, że jest ze mną. To dopiero pierwszy dzień wakacji. Pewnie jest zajęty. Tak, jasne. Hej, Ross, widziałeś swojego kuzyna? Mieliśmy się tu spotkać. Zostałaś wystawiona przez Jacksona? Czadowo! Ale nie przejmuj się tym za bardzo, Franki. Czego się spodziewałaś? To normals. Po prostu tam wejdź. Możesz to zrobić. Nie możesz. Nie pasujesz tam. Nikt tam ciebie nie chce. Franki chce. A! Wcale cię nie rzuciła, stary. Właśnie, że tak. Jem jak jakaś świnia. Typowe wilcze zachowanie. Oczywiście, Draculora będzie zbyt zażenowana, by być ze mną. Hello! To nie jest impreza. Waha! To jest imprezka! Tak! Rozkręcamy! O, tak! Witches Hyde rozwali wam bębenki! Tak, tak, tak! Hej, elektryczna laleczko. Kto, ja? Tak, tylko ty masz w sobie tyle energii, żeby mnie uratować! Napinamy! Frankistyczna stajń uratowała cię! Proszę cię, wiem, że jestem zwierzakiem, ale mogę się zmienić, jeśli tylko dasz mi kolejną szansę. Nie chcę, żebyś się zmieniał, głupku. To dlaczego uciekłaś? Ponieważ zjadłeś czosnek. Jestem wampirem. Nie mogę być blisko ciebie, kiedy go zjesz, a teraz umyj kiełki i zatańczymy. Ta impreza wymyka się spod kontroli. Każdy coś znaczący potwór się tu pojawił. Na Cerberku jest już chyba stuzin zdjęć z tej imprezy. Pamiętacie, jak jej siostra zrobiła kiedyś imprezę i potem zwaliła to na nią? Miała szlaban przez miesiąc. Zróbcie hałas dla Cleo za zorganizowanie najlepszej balady! Nawet kiedy o tym nie wiem, to i tak robię najlepsze imprezy. A jeśli twój tata się dowie? Mój ojciec jest poza miastem. Nie dowie się, jeśli nikt mu o tym nie powie. A kto by to zrobił? Chyba mowa o mnie. Neferka? Kiedy wróciłaś? Nie zaprzątaj sobie tym tej swojej niekształtnej główki. Masz teraz dużo większe zmartwienia. Na przykład, jak powstrzymać mnie przed powiedzeniem ojcu o imprezie. Proszę, nie mów mu! Zrobię wszystko, co chcesz! I na to właśnie liczę. Więc przygotuj się, siostrzyczko. Czekają cię najgorsze wakacje w twoim życiu. To zdecydowanie ponad mą królewską delikatność uczuć. Cleo?
Właśnie rozmawiamy o tym, jak mega cienka jest Cleo i jej strach skła. Hej, mówisz o moich kumpelkach. To może powinnaś sobie znaleźć lepsze kumpelki. A co, może takie jak wy? Cześć, laski. Claudino, jak tam między tobą a Draculorą? Nie odzywa się do mnie, tak jak Claude. A jak tam z Gilem? Och, dużo lepiej, ale to nadal dość skomplikowane. Słyszałam. Cleo, a jak Deuce? Przysięgam, że on czasami doprowadza mnie do szału. Znam to. Franki, proszę, nic z tego nie rozumiesz. Jesteś za młoda. Napisali w magazynie Stracholatki, że dojrzałe dziewczyny lubią rozmawiać o swoich związkach. Jeśli nie jesteś w żadnym, to możesz wypaść. Co masz na myśli? Ja totalnie rozumiem. Serio? No jasne, mam chłopaka. Masz? Gdzie on jest? Kim on jest? Jak ma na imię? Chcemy go poznać. A cóż, teraz to niemożliwe. Dlaczego? Bo nie przyszedł dziś do szkoły. Ale do jutra wydobrzeje, wtedy go poznacie. No to czekamy ze zniecierpliwieniem. Superowo... Dobra, to ja pójdę do niego i sprawdzę, jak się czuję. Jedyny sposób, abym miała na jutro chłopaka, to zrobić go sobie. Spoko, mój tata robi to non-stop. To nie może być trudne. A cóż, będziesz musiał wystarczyć. Stary, super, że ty i Laguna dogadaliście się. Czuję się podle, że ją okłamałem, że moi rodzice nie mają nic przeciwko nam. Jeśli się dowie, to się nieźle wkurzy. No wiem. Zazdrosny jesteś? O, zabawny jesteś. Co? Zatańczyć tutaj? Ty romantyku! Czy nie przedstawisz nas? Sorki, to jest... Strachu. Normalnie umierałby was poznać. Co masz? O, dwa bilety na Justina Bajtera? O, jesteś najlepszy, Strachu! Czy ty znowu czytałaś te durne stracholetnie magazyny? Może? Nie musisz mieć chłopaka, żeby się z nami trzymać. Serio? Tak! Jesteś zabawna, interesująca i szałowa sama z siebie. Co za ulga? To znaczy, słuchałam, przez co wy przechodzicie i... Ja chyba nie jestem jeszcze gotowa na chłopaka. Nawet na zrobionego. Ty zrywasz ze mną po tym, co żeśmy przeszli? Czemu? Czemu? On